Cześć. Dzisiaj opowiemy o chwastach jednoliściennych, szczególnie o miotce zbożowej w zbożach ozimych. I tak, tutaj jest doświadczenie herbicydowe poświęcone głównie chwastom dwuliściennym, ale tylko Wam chcę krótko powiedzieć na temat miotły zbożowej, bo tutaj na tych poletkach wszystkich tutaj przede mną, jako tło, jako cover, poszedł Rentipur Flo w dawce 2,5 litra. Ja wcześniej też już mówiłem o tym, że ten rok jest taki wyjątkowy, że te dawki Rentipuru trzeba było zwiększać. I to był taki wczesny zabieg, bo tutaj był zabieg wykonany 28 marca. I widzę, że już wtedy tą dawkę trzeba było zrobić maksymalną, czyli zrobić trzeba było 3 litry. Bo zobaczcie, że te 2,5 litra, no w miarę ok, jest to wyczyszczone, ale jednak gdzieś jeszcze ta miotka została. Czyli tutaj jednak gdyby było 3 litry, to myślę, że to byłoby 100%, czy by było całkiem dobrze. Natomiast te 2,5 litra, no jest ok, ale gdzieś tam ta miotełka jednak mogła zostać. To jest taki rok właśnie dosyć wyjątkowy. Ale teraz zobaczcie tutaj te poletko obok. Tutaj poszedł preparat konkurencyjny w dawce litr na hektar, który zawiera w swojej substancją aktywną są sulfonoczniki i to jest preparat nowej generacji. I zobaczcie, że mimo to, że jest nowa formulacja, to niestety miotła sobie rośnie, tak jakby na kontroli, prawie jakby w ogóle nie naruszona. To jest kwestia odporności. Naprawdę tutaj na Śląsku jest dużo takich pól odpornionych, ja to tak właśnie widzę. Te pole na pewno też ma tą odporność. No i zobaczcie, że ta miotła tutaj w ogóle nic się nie dzieje. No musimy też niestety, jeżeli mamy takie pola, trzeba te substancje zmieniać. To nie pomoże formulacja, tylko trzeba po prostu zmienić na substancje, które działają, czyli na chlorotrulon, czy inne substancje, czy na przykład jesienią flufenacę, czy prosulfukarb, które nam tą odporną miotłę zniszczą, przyłamią tą odporność. To jest mega istotne właśnie. Dobra, na razie.